Witam serdecznie. Drodzy widzowie, tak jak poinformowałem Was kilka dni wstecz na Facebooku, na mojej stronie społecznościowej Chłopcy z Pruszkowa. Czytam fanpage'u, tak jak wielu internetów na, yy, używa takiej nazwy. I tam właśnie wrzuciłem post, że odniosę się do najnowszego filmu w yy, reżyserii Maćka Kawolskiego zatytułowanym Jak pokochałam gangstera? Film oczywiście oparty jest na biografii słynnego gangstera z Pomorza, Nikodema Skotlarczaka, pseudonim Nikoś. Odnośnie samego Nikosia, niestety już świętej pamięci, to wydaje mi się, że on chyba jako pierwszy z polskich gangsterów na przełomie lat 80. i 90. był spostrzegany jako taki, nazwijmy w cudzysłowie, celebryta, choć w latach 80. nie używano jeszcze tego słowa, bynajmniej w Polsce, w której jeszcze panowała komuna. Nikosiowi takiego splendoru i fejmu dodało z pewnością sponsorowanie klubu piłkarskiego Lechi Gdańsk. A kiedy piłkarze w sezonie 1982-83 zdobyli tytuł mistrza Polski, no to Nikoś został odznaczony i wyróżniony przez ówczesnego prezydenta Gdańska jako ten zasłużony obywatel tego miasta. Tu także trzeba nadmienić wątek, kiedy Nikolaj zagrał epizod w filmie Sztos w reżyserii Olafa Lubaszenko, gdzie jako słynny bywalec kasyna pokazał się u boku aktorów takich jak Jan Nowicki czy Cezary Pazura, którzy no, w ówczesnym czasie byli po prostu popularni. Po tym epizodzie w filmie Nikoszowi można było już oficjalnie przypinać taką łatkę, właśnie tego, w cudzysłowie, psa celebryty, już w demokratycznej Polsce, a te słowo, tak naprawdę, to zaczęło być po prostu modne. Takie wspomniane wątki, między innymi, mogliśmy zobaczyć w filmie, jak pokochałam gangstera. A teraz odnośnie samego filmu. Może zacznę od pozytywnych słów i pochwał. Dla mnie pozytywną stroną było na pewno to, że film, który trwa 3 godziny, jest dostępny na Netflixie. Odnośnie czasu trwania sansu wypowiem się może trochę później, bo wiadomym jest, że 3 godziny spędzone w fotelu na sali kinowej nie należą naprawdę do przyjemności, szczególnie dla naszych pleców czy pośladków. A o rozprostowaniu nóg to już w ogóle nie wspomnę. Ja na przykład wziąłem sobie laptopa do łóżka i z dwoma przerwami na kawę i herbatę obejrzałem film w pozycji półleżącej w ciepłym łóżku i było to dla mnie naprawdę komfortowe. Mi osobiście pierwsza połowa filmu bardzo się podobała: fajny klimat lat 80., następnie 90 który przeniósł mnie do czasów, które doskonale pamiętam i dobrze je wspominam, bo sam pamiętam, jak starsi znajomi, sąsiedzi, a nawet mi, mi bliski wujek z ciotką jeździli na Węgry. Oczywiście nie robili wałków czy innych sztosów jak filmowy bohater, ale jeżdżąc to Węgier handlowali jakimiś tam pierdołami, Mając na tym dobrą przebitkę i dobry zarobek. Tak na marginesie, wybiegając poza film, muszę wspomnieć, jak z Węgier przywozili Polacy ich ten flagowy produkt, dezodorant o nazwie derby. Starsi widzowie słuchacze na pewno pamiętają, że takie dezodoranty w tamtych czasach były modne i były rozchwytywane jak świeże bułeczki na naszym rynku. Ale dobra, wracając do filmu, Reżyser wprowadza nas w temat, jak chłopaki zabijali auta w Niemczech, następnie je sprowadzali do Polski, po czym, tak w cudzysłowie, legalizowali te samochody. Oczywiście legalizowali je w wydziałach komunikacji na różnych patentach, podrobionych dokumentach, gdzie ten temat jest mi szczególnie bliski, bo sam działałem w branży takich, powiedzmy, specyficznych aut. Oczywiście nie na taką skalę jak nikość, tylko o wiele, wiele mniejszą. O czym wspominałem w swoich książkach. A więc, pierwsza połowa filmu naprawdę podobała mi się. Fajnie się w nim rozkręcał i przede wszystkim pokazane były realne akcje i historie. Co ja bardzo lubię. Realne akcje i historie, które miały miejsce w ówczesnych czasach, bez koloryzacji jakichś tam wyolbrzmionych sytuacji, czy jakichś tam chorych fantazji, tak jak to ma miejsce w filmach Wegi. Następnie druga część filmu w moim odczuciu już nudniejsza. Moim zdaniem za mało akcji i za dużo przeciągania scen. Uważam, że niepotrzebnie były jakieś wątki typu przesłuchanie Nikosia przez niemieckiego policjanta w obecności jego adwokata i na przykład scena, jak on kilka razy mu kazał powtarzać zdanie stół z powłamywanymi nogami. No to moim zdaniem jakoś bez sensu i to w ogóle przeciągało niepotrzebnie film. Jedynie w drugiej części to rozwaliła mnie ta scena na łopatki, ta scena komediowa, taka jak ten filmowy przyjaciel Nikosia o pseudonimie Silbo bzykał mu kobietę na jego oczach. Oczywiście oni byli wszyscy w stanie nieważkości od białego szaleństwa, a potem ten Silbo wszedł na ten stoł i on tak się oburzył z tą swoją kochanką, że jak to w jego domu, co to za chamstwo, że on mu na nogami na postole chodzi. Yy, jakoś mnie to rozbawiło, śmiałem się z tego, yy, z tej akcji, no bo wyobraziłem sobie ten stan ich, taki jaki oni mieli, ten stan nieważkości, wiadomo od czego. Yy, no i to była jakaś taka śmieszna dla mnie sytuacja w tej, tej powiedzmy, ciągnącej się za długo drugiej części filmu. Wiadomo, co do gry aktorskiej. Na pierwszym miejscu Tomasz Włosok w roli Nikosia. No, genialna jego gra aktorska na bardzo wysokim poziomie. I tak jak w poprzednich filmie, jak zostałem gangsterem, gdzie wcielił się w rolę Waldema. Królikowski to standard dobry aktor, ale nie tak dobry jak Tomek. Również na pochwałę zasługuje rola Sebastiana Fabianczyka, który wcielił się w postać tego Silwo, a ten zaś w realnym życiu to taka informacja ode mnie dla niewtajemniczonych był odpowiednikiem Wiesława K., pseudonim Schwarzenegger, który w pewnym momencie, w pewnym okresie czasu był przyjacielem Nikosia. Niestety także zginął od kul po serii z karabinu maszynowego no tak kończą gangsterzy. Narrację Krystyny Jandy uważam za średnią i myślę, że gdyby opowiadał o tej historii facet, mogłoby to być lepsze dla ucha, ale to jest tylko moja subiektywna ocena. Porównując ten film z filmem Jak zostałem gangsterem, jest w nim na pewno więcej faktów i prawdziwych historii niż w poprzednim filmie który z pewnością nie był prawdziwą historią, tak jak zapewniał reżyser, tylko był opowiadaniem inspirowanym na pewnych medialnych wydarzeniach, które tam miały miejsce w zorganizowanych grupach przestępczych, co nie zmienia faktu, że film był fajny. Tutaj w filmie, jak pokocham gangsterem, to są prawdziwe te historie, fajnie pokazane z życia tego Nikosia. Mimo wszystko w moim odczuciu film, jak, filmy, jak pokochałem gangstera jest trochę słabszy od filmu Jak zostałem gangsterem, choć chociażby ze względu na to, że właśnie w tej drugiej połowie filmu zabrakło mi takich ciekawych akcji, które zwiększałyby napięcie i zaciekawienie widza, które yy, na ekranie yy, yy, w kinach. W ciekawe, właśnie dynamiczne sposoby zostały zaprezentowane nam wcześniej przez aktorów, którzy wcielili się właśnie w rolę tych przywódców, w te postacie Wodza i Waldena. Tutaj w tym filmie postać samego Nikosia została trochę, moim zdaniem, wybielona i przedstawiona w takim świecie, jakby nie był ostrym gangsterem, tylko takim chłopakiem z miasta, Robiącym grube biznesy, ale tutaj nie używał przemocy. Być może to taki celowy zabieg ze strony reżysera i pominięcie na przykład akcji, jak nikoś z ekipą zabijał człowieka z tzw. Tak łódzkiej oświernicy i, i tak go tam przesłuchiwali, że można było z tego zrobić krwawą, gangsterską akcję. Jedynie co mi się tak naprawdę nie podobało w tym filmie to charakteryzacja aktora, który się wcielił w rolę Pershinga. Jak dla mnie w ogóle nie pasował mi ten aktor do roli Pershinga, do roli tego domniemanego bosa. No a te jego włosy, to nie wiem, no, jak dla mnie to wyglądało to za bardzo sztucznie, ale może ja tego odniosłem takie wrażenie, ale w ogóle mi nie pasował ten aktor do roli tego Pershinga. Podsumowując całokształt filmu pod tytułem Jak pokochałem gangstera, w mojej ocenie jest to film dobry, w punktacji od 0 do 10 dałbym tak tak szczerze, 6,5 punktu. Jeśli film by byłby jakieś 30 minut krótszy, i w drugiej połowie filmu byłoby więcej akcji, dałbym 8 punktów, tak jak dałem za film, jak zostałem gangsterek, który naprawdę mi się podobał. Zachęcam wszystkich do obejrzenia tego filmu, bo mówię w łóżku sobie można przy laptopie czy przed telewizorem, jak to ma Netflixa spędzić miło czas. Także ja ten film polecam, mi się podobał, choć mógłby być lepszy i oczywiście trochę krótszy. Pozdrawiam serdecznie, Mariusz Lachet. Cześć.